Jest ciemno, wiem. To tak samo jak wczoraj, jak jest rano, bardzo wcześnie rano, to jest po prostu ciemno, no co wam mam mówić? I mamy 20, mamy cudowny dzień, robię sobie kawkę i zaraz jedziemy po tatę. O, już nie mogę się doczekać. Ale kawkę muszę zrobić sobie do samochodu. Bo już tak nie zdążę wypić. Ale biorę mój kubek. Biorę mój kubek i sobie zrobię w moim kubku miksturę, która mnie obudzi, bo nie ma jak to nastawić sobie budzik na 7 godzinę. Jestem delikatnie nieprzytomna, nie? Ale co tam? Obudzę się po drodze. Obudzę, spokojnie. Kiedy ja w końcu się wyśpię? Może w święta się wyśpię, chociaż wątpię. W święta nigdy się nie wysypiam. Bo zawsze jest trudno do zrobienia. A już w ogóle u rodziców to się w ogóle nie da spać. Misiu, nie robię ci herbatki, bo i tak za chwilę wychodzimy. Nie? Bo kawę ja biorę na wynos. A herbatki ty nie weźmiesz na wynos. No, a o 8 musimy wyjść. Dobrze, to ci zrobię. Nie wiem, czy, bo ty zawsze zimną musisz pić, więc nie wiem, no ale to ci zrobię. No i co, standardowo. Korki, korki, korki. To jest takie święto tutaj polskie. Korki. Tak zwane święto korki. Naprawdę, powiem wam, że... Albo zjawisko. Chyba się spóźnimy, znaczy na pewno się spóźnimy, no ale najważniejsze, że mamy zapas czasu, żeby dojechać na badanie, także... Jakbym takie auto miał brudne, to bym mógł jeździć 200 na godzinę po ulicach. Znaczy nawet na rejestracji mu nie widać, nic. Bym mógł 200 na godzinę jeździć. No. Nic mnie nie rusza wtedy. Naprawdę, nic nie widać. No, a my jedziemy. No hej, wracamy. Od rodziców, tata dostarczony do domu, kontrola stymulatora była, wszystko jest ok, wszystko tam jest w porządku, także no tata jest w domku, wszyscy zadowoleni, wszyscy szczęśliwi, zobaczcie jakie słońce świeci, dzisiaj cały dzień takie ogromne słońce świeci, aż nas nie widać. I ciepło jest. I jest naprawdę ciepło, fajnie, wiosna idzie. Wygląda na to, że wiosna idzie, naprawdę. Oby. Oby. Ja trzymam myszka za słowo teraz. Bo myszka zawsze jak widzi słońce, to mówi mróz. No, bo dla mnie zimą zawsze słońce oznaczało, że będzie mróz, a teraz się pozmieniało. No, także... no, także my wracamy do domku. Myślę, że jeszcze to trochę potrwa. I co, jest godzina 14? Mam nadzieję, że będziemy jakoś tak około przed 15 będziemy w domu. No i wtedy się widzimy. Także pa, pa.
No hej, jest 17, po 17 coś, nie wiem dokładnie. Ja sobie siedzę, tak mam tylko włączone takie światło, jak to się mówi, podsufitowe, wiecie, taki LED pod sufitem. Zrobiłam sobie herbatkę i oglądam sobie vlogi. Jestem taka może nie zmęczona fizycznie, bo fizycznie nie miałam czym się zmęczyć, ale taka jestem, jakoś tak emocje ze mnie spadają. Nie wiem, jak to nazwać, spadają, opadają. Nie wiem, jak to nazwać. No, zapaliłam sobie, słuchajcie, świeczkę i sobie tak siedzę i czarny jest obok mnie i tak sobie rozmyślam, żeby wszystko było dobrze. Czekajcie, dzisiaj jest 20, 21, pojutrze będzie mój brat już z dziewczyną u rodziców. Ja jeszcze bym chciała, już dzisiaj podejrzewam, że siły nie będę miała, ale chciałabym jeszcze jakoś, chociaż częściowo, prezenty popakować, ale nie wiem, czy mi się to uda jeszcze dzisiaj zrobić, czy jutro. Myślę, że już nie dzisiaj. Jakoś tak, nie wiem, wypiłam dwie kawy, ale jestem jakaś taka śpiąca i w ogóle. Ale może się później rozkręcę, bo jak już zdążyliście się dowiedzieć, ja raczej się rozkręcam na noc. Cieszę się, bo wczoraj dużo zrobiłam, dużo posprzątałam, miałam wenę, aż mi się chciało po prostu wszystko robić, wiecie, już nie mogłam się dzisiejszego dnia doczekać i tak naprawdę dużo zrobiłam, na schody pomyłam, no naprawdę jeszcze jedne mi dzisiaj zostały do popastowania, ale myślę, że to zrobię, myślę, że dzisiaj wypastuję, zaraz w sumie chyba pójdę i to zrobię. Ja zawsze tak mam, często, nie zawsze, może źle powiem, powiem tak, często tak mam, że mam takiego, wiecie, lenia, taki leń mnie zawsze, czasami nachodzi i taka jestem, wiecie, tu bym się położyła, tam bym się głowę do poduszki przyłożyła. Jak już jest tak, no bo szybko się robi ciemno i te dni są takie krótkie, ale często jest tak, że właśnie tak jak teraz włączę aparat i do Was zaczynam mówić, mówię, coś tam mówię i jak zaczynam opowiadać o tym, że coś tam bym jeszcze to bym chciała zrobić, czy tamto bym chciała zrobić, ale mi się nie chce i w ogóle, to naprawdę uwierzcie mi, że często jest tak, że jak ja wyłączę ten aparat i przestanę do Was gadać, to ja idę i robię. Ja teraz mam ubrany szlafrok, bo jakoś mi się tak chłodno zrobiło, ale już się rozgrzałam i bo herbatę wypiłam i zaraz idę. Ja często mam tak, że jak jestem taka zmęczona po prostu, taka wiecie, senna i w ogóle, że mi się chłodno robi. Ale już się rozgrzałam, wypiłam herbatę i już mam w głowie, widzicie, już mi się zapaliło, że pójdę, jeszcze wypastuję te schody i już będę miała to z głowy. Jutro na pewno jeszcze chcę ubrać choinkę, to nie wiem, jutro bym chciała, ale nie wiem, czy dam radę, jutro albo pojutrze. Jeszcze też muszę jechać na zakupy z Arturem, dlatego, że to nie jest jeszcze koniec, bo jeszcze nie mamy wszystkiego i to będą naprawdę, ja nigdy nie miałam prezentów na ostatnią chwilę, ja nigdy czegoś takiego nie miałam. W tym roku w ogóle najczęściej, w ogóle w tamtym roku to prawie wszystko kupiłam przez internet, jak nie wszystko. Naprawdę w ogóle nie musiałam jeździć po sklepach, w ogóle nie musiałam się przejmować. Jakoś tak bardzo dużo rzeczy kupiłam przez internet. A w tym roku wszystko nie dość, że na ostatnią chwilę, to jeszcze wiecie, te prezenty nie są jakieś takie mega głęboko przemyślane. Bo ja nie miałam czasu, naprawdę ja nie miałam czasu się nad tym głęboko zastanawiać, co komu kupić, po prostu tak na czuja lecę, na czuja, że a może to, a może to, a może tamto. I mam kłopot z jednym prezentem, bo nie mogę dostać, martwię się o to. No ale dobra, mam jeszcze jakiś jeden dzień, albo jutro, albo pojutrze, żeby po prostu to dostać, jeśli nie, no to nie wiem, no. Będę musiała zupełnie zmienić plan, w ogóle zupełnie coś innego
kupić, tylko nie wiem za bardzo co. No ale to już tak właśnie jest, że nie wiem za bardzo co. No. No ale dobra, mniejsza z tym. Jeszcze do ostatniej chwili będę miała nadzieję, że kupię to, co chciałam w pierwszej myśli. No ale właśnie dlatego jest ciężko, dlatego że jak się kupuje przez internet, to można ileś stron przeszukiwać i się po prostu szuka, aż się znajdzie. A ja przez to, że teraz nie miałam ani do tego głowy, ani nie miałam na to czasu, no ja mam nadzieję, że w ogóle moi bliscy to mi trochę to wybaczą, akurat tą sytuację, no wybaczą, no bo co, przecież każdy wie, w jakiej aktualnie byliśmy sytuacji. I tak dobrze, że mam jeszcze w ogóle troszeczkę czasu na to, ale też to wiecie, tak szybko, ostatnie jakieś sprzątanie, jeszcze choinka, na szczęście o tyle dobrze, że gotować nie muszę, bo moja mama wszystko zrobi. Ale coś tam ewentualnie na koniec, ale będzie brat z dziewczyną, także oni jej tam pomogą. Ja najwyżej, jeśli bym przyjechała 23 do mamy i do taty, to najwyżej jeszcze na koniec coś tam pomogę, bo na pewno pomagać to będzie w czym. No i tyle. I na szczęście gotować nie muszę. Ale wiecie, samo to sprzątanie i choinka i to wszystko, i trzeba to wszystko ze strychu przynieść. To wszystko zajmuje czas. No, taka sytuacja, takie święta. Ja przeważnie w ogóle to choinkę stroiłam w Wigilię rano. Zawsze w ogóle u nas w domu tak było, że choinkę rano się w Wigilię stroiło. Ale teraz moja mama już sama przystroiła choinkę, że jak tata przyjechał dzisiaj, w ogóle mama zapaliła światełka na choince, także... Słuchajcie, dzisiaj było tyle naprawdę emocji. Tata taki szczęśliwy, że do domu wrócił. My szczęśliwi, naprawdę. Choinka była, ta mama od razu zapaliła światełka. No i było tak fajnie i sobie posiedzieliśmy, pogadaliśmy. Musieliśmy wcześniej jechać z Arturem, bo też te korki, jakbyśmy się potem wbili do Gdańska w te korki, to koniec. To już byśmy w ogóle tutaj przez sam Gdańsk przejeżdżali godzinę, także no na szczęście się udało uniknąć jeszcze korków. No, ale spokojnie, jeszcze będzie czas do posiedzenia, do pogadania, także no. 24 we Wigilii jesteśmy u moich rodziców, 25 idziemy do Artura siostry, a 26 przyjeżdża do nas kolega z Warszawy. No i tak miną święta. No, także, no co, jeszcze zobaczymy się na pewno później, bo idę te schody wypastować. Idę, a co tam, pójdę. Będę miała jeden krok do przodu zrobiony.